Cześć widzowie, witamy Was na kolejnym vlogu z meczu 100 mil Olsztyn. Dzisiaj wyjątkowy mecz, ostatni w tym sezonie, ponieważ ten mecz rozstrzygnie, czy 100 mil awansuje do pierwszej ligi, także zmierzamy właśnie na stadion i oglądamy. Trzeba przyznać, że mecz taki jak ten naprawdę budzi duże zainteresowanie. Ta kolejka przed stadionem nie jest wcale przypadkowa. Już dwa dni przed meczem był wyprzedany calutki stadion, więc się naprawdę hasło wszyscy na mecz. Nie uważam, jest prosta. Analiza jest jasna i klarowna. Wracamy do pierwszej ligi. Niespełna 10 minut pozostało do meczu, także czas na typowanie. Mój typ na dzisiejsze spotkanie to jest pewny awans 100 mil 2-0 i rozstrzygnie się mecz już w pierwszej połowie. Ja widzę to podobnie jak wczorajszy finał Ligi Mistrzów, z tym, że to 100 mil jest Manchesterem City. 1-0 i cieszymy się z awansu do pierwszej ligi. Wydaje mi się, że jak się grała awans na własnym stadionie przy komplecie publiczności, to nawet nie wypada przegrać. Także mój typ na dziś to zwycięstwo 100 milu, ale po bardzo ciężkim meczu i awans do pierwszej ligi. Ja uważam, że to będzie skromne 1-0. Myślę, że nie ma tutaj co kombinować, 1-0 100 mil. Mi klasycznie na biało, motor dzisiaj na niebiesko i za niecałe 2 godziny dowiemy się, kto zagra w przyszłym sezonie na zaplecze Ekstraklasy. Dziś pierwszy raz od dawna na stadionie 100 milu pojawili się kibice drużyny gości. W tajemnicy kontaktowałem się z lokalnymi szamanami, żeby dowiedzieć się, jak ten mecz może się skończyć. Okazuje się, że wszystkie 5 wygranych 100 milu nad Motorem Lublin były właśnie tu, na stadionie De La Cruz na Piłsudskiego w Olsztynie. Natomiast Motor jeszcze nigdy nie wrócił do Lublina z kompletem punktów z Olsztyna, więc karty są po naszej stronie. Jest 25. minuta spotkania. Jak w sumie widzicie, jest bardzo dużo informacji a propos pracy sędziego w tym meczu, ale tak jeśli chodzi o boisko, więcej szans miał 100 mil, ale żadna z drużyn jeszcze nie zaznaczyła swojej przewagi. Minuta i niestety Motor wychodzi na prowadzenie. Awans delikatnie się oddalił, ale dalej. Mamy jeszcze prawie 60 minut przed sobą. Tutaj wszystko może się wydarzyć. Nie ma co rozpaczać. Trzeba złapać się za swoje cojones i dalej atakować, dalej walczyć. Jednak faktycznie oddaliśmy inicjatywę dla Motoru. Siedzą oni więcej na naszej połowie. Nic dziwnego, że w końcu przykuło się to na gola. Szczerze, samej akcji bramkowej nie widziałem, bo się zagapiłem, ale widziałem ten strzał. No, był perfekcyjny po prostu, polska siatka, bramkarz bez szans. Jest z nami dzisiaj Konrad, zawodnik kadry uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konrad, jak nastroje po pierwszej połowie? Chciałem się na początku przywitać. A co mam powiedzieć? No przede wszystkim 100 mil troszkę mnie zawodzi w wykańczaniu akcji. Przede wszystkim Karlikowski na lewej stronie miał dwie sytuacje, gdzie powinien szybciej podjąć decyzję. Przy drugiej sytuacji powinien przyjąć piłkę i po prostu poszukać drugiego rogu. Z przebiegu meczu na razie remisowo, ale Motor strzelił bramkę i na ten moment jest bliżej awansu. I zaczęła się druga połowa spotkania, ciągle 1-0 dla Motoru Lublin. 11 lat, dokładnie tyle minęło od naszego ostatniego awansu z drugiej ligi do pierwszej. No i wydaje mi się, że to jest najwyższy czas, żeby tam wrócić. No, trzeba tutaj podkreślić, że Motor prowadzi, jeśli chodzi o grę, a 100 mil próbuje bardziej ukłuć niż typowo przejąć inicjatywę, więc trzeba tutaj zauważyć, że albo 100 mil się obudzi i przejmie inicjatywę, albo Motor będzie grał swoje i utrzyma ten wynik.
No jak na moje, to Stomil musi zaryzykować. Gramy u siebie, to jest duży plus. Nie ma co się oszukiwać, w Olsztynie gramy. Jest tutaj mnóstwo kibiców, jak można się rozejrzeć. Dawno takiego czegoś nie widziałem, a mieszkam w Olsztynie tak naprawdę od dzieciństwa, więc no musimy to wygrać po prostu, nie ma innej opcji. Dobra, dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Dokładnie tak! 65 minuta, mamy 1-1! Kapitan! Jedyny zawodny! Karol Wir, jedziemy! Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. No tak, już mieliśmy nagrywać po 20 minucie, że gra jest dość wyrównana, ale przyszła bramka kolejna dla Stomilu, kolejna, a pierwsza dla Stomilu w tym meczu. I myślę, że to zmienia kompletnie narrację, bo stadion się obudził, obudziła się też drużyna z Olsztyna, bo pierwsze 10 minut na pewno było dla Stomilu. Drugie 10 minut z tych 20 do 65 minuty na pewno należało do Motoru. Jednak teraz to kompletnie zmienia obraz rzeczy i myślę, że następne 20 minut będzie dużo ciekawsze. Jest 83 minuta i naprawdę mecz nabrał bardzo wysokiego tempa. Stomil teraz prowadzi grę, ciągnie sobie sporo sytuacje bramkowe. Tak jak właśnie choćby teraz. I na bardzo duże pochwały zasługuje Shibata. Zupełnie zrewolucjonizował grę w środku pola w tym spotkaniu. Naprawdę rozdaje karty. Genialne, dokładne, precyzyjne podania po ziemi, otwierające grę, przyspieszające tempo tego spotkania. Ogląda się to znakomicie. Minut to było za mało, żeby rozstrzygnąć zwycięzcę tego spotkania, więc przed nami dogrywka. Nie ma co mówić, Motor będzie w gorszej sytuacji kondycyjnie, tu jest już druga ich dogrywka. W pierwszym meczu z Kotwicą też po dogrywce awansowali. Grali też, można powiedzieć, kilka godzin później i oba mecze na wyjeździe, więc myślę, że Stomil, jeśli chodzi typowo kondycyjnie i to, co mają w nogach piłkarze, jest w lepszej pozycji, a dodatkowo po bramce są na fali. Widać to i na trybunach, i na boisku, że Stomil jest niesiony i myślę, że nie będzie nawet karnych i Stomil w dogrywce dopełni tutaj formalności. Tak, strzelony gol jak najbardziej, jeszcze popnął i dalej. Wiatr w żagle jest naprawdę razy 10 w porównaniu do tego, co było w pierwszej połowie, więc liczymy na to, że te 30 minut już wystarczy nam do awansu. Właśnie skończyła się pierwsza połowa dogrywki, piłkarze już wychodzą na drugą połowę. No na pewno kluczowym momentem tej pierwszej połowy dogrywki była czerwona kartka dla zawodnika Motoru Lublin i od tej pory była setna minuta, 100 mil gra w przewadze. Tak, także gramy na 10, mamy nadzieję, że w drugiej połowie dogrywki wynik będzie już klarowny i 100 mil Olsztyn bezpośrednio po drugiej połowie awansuje do pierwszej ligi. Minut to było za mało, żeby było niezwycięzcę i tą drużynę, która awansuje do pierwszej ligi, dlatego czekają nas karne. W tym czasie regulaminowym plus dogrywce ewidentnie Stomil był drużyną mocniejszą, dojrzalszą i tą, która chce awansować. Czy to się uda? Jeszcze trzeba też zapomnieć o czerwonej dla Motoru, która też sprowadziła ich do bronienia się tylko, ale mieli swoje też sytuacje, kontry w drugiej połowie dogrywki były, ale no trzeba tutaj podkreślić, że to Stomil był drużyną lepszą i zobaczymy, czy karne to odzwierciedlą. I oby to udowodnili teraz.
No to co widzowie, to już jest koniec sezonu, niestety 100 mil bez awansu do pierwszej ligi, aczkolwiek widzimy się już w następnym sezonie, także znowu będziemy chodzić na drugą ligę. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, dziękujemy za wszystkie suby, komentarze i lajki. Pozdrawiamy.